Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zaczęliśmy trochę wcześniej po ostatnich doświadczeniach, gdzie okazuje się, że problemy techniczne spowodowały, że nasze spotkanie opóźniło się o ponad 20 minut. Także cieszę się, że dzisiaj zaczynamy punktualnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam też Hannę, Hanię Michalską i Marka Matkowskiego. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas dzisiaj i to, że zgodziliście się porozmawiać i podzielić trochę swoimi obserwacjami, doświadczeniami na temat taki, który wydaje się, że dzisiaj jest dosyć na czasie, albo przynajmniej czuję, w moim odczuciu to wcale nie znaczy, że przed całą sytuacją z wirusem nie mieliśmy sytuacji, które budziły w nas również napięcia, albo dziś w trakcie tego naszego spotkania chciałam Was prosić o rozmowę w temacie właśnie napięć i konfliktów z takich trzech perspektyw. Po pierwsze, w ogóle jak widzicie źródła tych napięć, jakie są takie wczesne sygnały ostrzegania. Drugim obszarem to byłoby to, czy coś możemy zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, inaczej się zorganizować, zarządzić też sobą, żeby minimalizować sytuacje, które mogą powodować napięcia. No i trzecie, co zrobić, gdy faktycznie już znajdziemy się w sytuacji konfliktowej. Marku, nie wiem, czy pamiętasz, jak kończyliśmy, czy w trakcie naszego ostatniego spotkania online, gdy mówiliśmy o tym, co może nam pomóc, by bardziej chciało się chcieć. Poprosiliśmy też osoby, które były z nami w trakcie tego warsztatu, o odpowiedź na pytanie, jakie towarzyszą im najbardziej emocje. I tutaj dwie emocje wyszły tak ex aequo na prowadzenie. To był gniew i to był strach. Jak w Twojej ocenie w ogóle temat emocji wiąże się z naszym dzisiejszym tematem? I czy te emocje mogą nam i o czym nam mówią w ogóle? Dobry. Zosiu, po pierwsze, ja mam zawsze szereg wątpliwości dotyczących tego typu ankietowych badań w trakcie, bo one dobrze wyglądają, a w moim odczuciu obecne w naszym życiu w tej sytuacji są wszystkie możliwe odcienie różnych emocji, czy i złość, tak, i to tam już nam wyszło. Wyszła nam też, tak. Radość nam się tam pojawiła, no, prawda? Te różnice między nimi były minimalne, nawet na tych prostych wykresach. Więc z całą pewnością to, co nam towarzyszy w tym czasie, to jest cała gama, całe spektrum emocji, przy czym też absolutnie zgadzam się z tym, że w czasach przedkoronawirusowych, w każdej rodzinie, o ile tylko nie jest to rodzina jakoś silnie zmistyfikowana, w każdej rodzinie są napięcia, konflikty i jakość życia rodziny zależy głównie od tego, na ile sprawnie, efektywnie, z zachowaniem poczucia godności poszczególnych członków rodziny daje się te wszystkie napięcia, konflikty rozwiązywać. Jeżeli pytasz o to, co tutaj może być źródłem tych różnych emocji, no to nieuchronnie prowadzi nas do strony naszego mózgu, a dokładnie w stronę ciała migdałowatego, który jest odpowiedzialny za generowanie tego typu emocji. I to, co jest szczególnie ważne w tych sytuacjach, to to, że mamy znacznie ograniczone możliwości jednej z bardzo ważnych reakcji, które są takie mocno zaszyte w naszym dziedzicznym wyposażeniu, czyli normalnie mamy możliwość albo ucieczki, albo ataku, ewentualnie zastygnięcia. Tutaj, ze względu na zamknięcie, zablokowana jest możliwość ucieczki w wielu sytuacjach, więc naturalną rzeczą jest to, że najczęściej pojawia się atak, czyli różnego rodzaju formy związane ze złością.
a powodów do irytacji jest całe mnóstwo, powodów do złości, choćby to, że jesteśmy zmuszeni przebywać wszyscy na bardzo ograniczonym terenie, zwłaszcza te osoby, które nie mają szczęścia mieć ogrodu, mieszkać na wsi, mieć tarasu. W związku z tym stłoczenie na bardzo małej powierzchni dużej ilości osób w sposób nieuchronny generuje napięcia. Są nawet bardzo ciekawe, są ciekawe takie badania nad zwierzętami, gdzie wystarczy zobaczyć, że jeżeli ilość zwierząt, nawet na przykład kur w jednej klatce przekroczy pewien poziom, to zaczyna się między nimi masakryczna walka o władzę, kończąca się w gruncie rzeczy z utratą życia przez większość osobników. Tak, no a tutaj takich czynników, wiesz, zaburzających, tak jak powiedziałeś, no mieliśmy sporo, o tym mówiliśmy też na ostatnim spotkaniu, że po pierwsze musimy się bardzo często całkowicie przeorganizować nasz tryb pracy z domu, przejąć też obowiązki, wszyscy ci, którzy mają dzieci, nauczania domowego. W wielu rodzinach mamy też być może taki syndrom marynarza wracającego po latach z morza do domu wcześniej, czy też wracającego, czy też powrót na wcześniejszą emeryturę, czyli sytuacji, w której nie mieliśmy okazji ze sobą spędzać tak dużo czasu, a w zasadzie 24 godziny na dobę. I być może każdy z nas zorganizował sobie to swoje życie trochę inaczej. Teraz nagle zostaliśmy wrzuceni w określoną sytuację. Haniu, czy ty ze swojej perspektywy, jak wieloletniego też mediatora, osoby, która pracuje z rodzinami, coś chciałabyś do tego dodać? Mnie się tutaj jeszcze nasuwa taka refleksja, że to jest zmiana w naszym życiu. I zmiana jest dla nas trudnością. Bardzo często, nawet jeśli na tę zmianę czekamy. Wiele osób potocznie mówi, że gdzieś czuje się tak jak w domu, co ma być synonimem tego, że czuje się dobrze. W tej chwili na ten dom jesteśmy skazani i często to bycie w domu, to jak mi jest w tym domu, mnie zaskakuje. To wymaga pracy, bo to jest dla wielu z nas trudne po prostu być cały czas w jednym miejscu z najbliższymi, ale zmienionej zupełnie. Każda trudność wymaga wysiłku w naszym życiu. Nam dom często kojarzy się z relaksem, z odpoczynkiem. Wiele osób na tę izolację tak zareagowało. Zareagowało wytchnieniem, głębokim oddechem, wreszcie sobie odpocznę. A okazuje się, że to nie jest odpoczynek, a to jest i większa, i inna praca. Ludzie zresztą różnie reagują, żeby ten żeby te trudności na rynku sztuki, to aukcje w tej chwili cieszą się ogromnym powodzeniem i stawki idą tak wysoko jak nigdy więcej, jak nigdy wcześniej. Więc trudność to jest takie słowo, które wydaje mi się, że powinno nas zatrzymać i też pokazać nam, że musimy się zatrzymać i musimy się wysilić, żeby w tej sytuacji na nowo się znaleźć, znaczy znaleźć się i nowo ją sobie ułożyć. Ja bym dołożył jedną uwagę, ponieważ zauważcie, że kiedy rodzina wyjeżdża na wakacje, też się musi od nowa organizować. Tutaj różnica zasadnicza nastawienia jest taka, jakiegoś, że to nie jest kwestia wyboru i kwestia przewidywalności, kiedy to się skończy. Ponieważ nie mamy takiej czasowej, w czasie cenzusu, który wiadomo, do tego momentu i już potem będzie dobrze, ta sytuacja jest właśnie szczególnie trudna. I druga rzecz też to, co Hania, do tego, co Hania mówiła, oczywiście, że wiele osób marzyło o tym, żeby być w domu. Wiele osób w swojej hierarchii wartości ma bardzo wysoko rodzina, relacje z dziećmi i sporą trudnością może być odkrycie teraz i pogodzenie się z tym, że rodzina mnie wkurza, frustruje, że nie jestem taką kochającą mamą, czy kochającym ojcem, jak mi się wydawało,
że to, co myślałem o sobie, że jestem cierpliwy i mam czas dla dzieci, nagle wcale takie nie jest, bo działam w innej sytuacji. Więc jest to też taki moment, w którym musimy zaakceptować fakt, że działamy trochę inaczej i że odkrywają się jakieś nowe aspekty naszego funkcjonowania, nowe aspekty naszej, nazwijmy to, szeroko osobowości, co jest i ciekawe, i trudne do trudne generalnie do zaakceptowania. Tak, bo to o tym, co mówisz, Marek, no to był to tak, że żyliśmy w takim biegu bardzo dużej, takiej zewnętrznej stymulacji. Mieliśmy tęsknotę za czasem wolnym, za rodziną. To było taką przestrzenią deficytu. A teraz trochę mamy taką przestrzeń, w której to stało się, wiesz, nadmiarem w jakimś stopniu, prawda? I brakuje nam gdzieś tej innej przestrzeni. Ja bym chciała wrócić do tego, co powiedziałeś jeszcze, co zaczęliśmy mówić o emocjach i króciutko jeszcze was podpytać, bo rozumiem, że emocje nam dużo mówią. Są takim pierwszym sygnałem, który przekazuje nam jakąś informację. I jest takie, często się mówi, nie wiem, zarządzaj swoimi emocjami, czy zarząd swoimi emocjami. Jak byście się do tego odnieśli? Jak czytać swoje emocje i skąd to w ogóle, co one nam mówią i czy dlaczego daną sytuację odbieramy w taki sposób, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby ją odebrać inaczej? Ile od nas zależy tak naprawdę w tej sytuacji, czy to jest... Zosiu, poczekaj, bo to już czwarte czy piąte pytanie pod rząd. Tak, dobrze. Ale w tym samym duchu, tak. Nie wiadomo na co. Odczytywanie emocji i odczytywanie emocji i tak naprawdę uczenia się, jak je odczytać. Co to jest za sygnał, który dostajemy w postaci tego, że na przykład, nie wiem, wyczuwamy złość, tak? Z mojej perspektywy, czy z perspektywy badań w ogóle, emocje są takim pierwszym, najważniejszym, jednym z najstarszych narzędzi, które komunikują złego, czy trzeba uciekać, czy raczej dążyć do tego. Więc emocje generalnie są takim bardzo ważnym komunikatem z naszego organizmu, następującym bardzo szybko, bez świadomego udziału naszego, nie wiem, nowego mózgu, który nam pokazuje, coś się dzieje. I teraz to, co jest kłopotem, to rzeczywiście, czy ważną umiejętnością, to po pierwsze, żeby te emocje umieć rozpoznać. Rozpoznać je w swoim ciele, rozpoznać je w, nie wiem, w różnych takich niewerbalnych komunikatach, które są, rozpoznać je na różnych poziomach. I na przykład spłyca się nam oddech. Co się dzieje w moim... No, blisko mnie, co sprawiło, że czuję się trochę inaczej. Czyli to, co jest ważne, to żeby nie zaprzeczać emocjom, nie unikać ich, bo martwa osoba nie ma emocji. Każda żywa istota odczuwa emocje. Tylko żeby zarejestrować je i zadać sobie rzeczywiście pytanie, o co chodzi, co to za komunikat, co to za sygnał z otoczenia, który muszę rozpoznać. Ani, coś chciałaś dodać? Tak, jakoś często spotykam się w pracy z osobami, które tak potocznie nazywamy, że odcinają się od emocji, że starają, że pracują, że są tylko z głowy, że to im pomaga przetrwać, bo taki jest w nich głęboki lęk przed emocjami. Ja też myślę, że w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to ja sobie tak wyobrażam taką rodzinę, która nagle spotkała się ze sobą w dłuższym czasie niż zwykle i w zupełnie innych sytuacjach. I my mamy takie dążenie, żeby nasza rodzina była dobra, żeby była szczęśliwa, żeby była udana. I tak jak popatrzymy w naszej kulturze, miernikiem tego, że nam się udaje w rodzinie, jest to, że dzieci się dobrze uczą, że chętnie chodzą na różne zajęcia dodatkowe i że się rozwijają. Czyli zobaczcie, mnie się wydaje, że często my opisując szczęśliwą rodzinę, czyli coś, co jest zdecydowanie emocją,
opisujemy tylko intelektualny wymiar, bo miarą szczęścia jest to, że dziecko się dobrze uczy, że nie przynosi uwag ze szkoły. A teraz to wszystko znaleźliśmy w domu i okazuje się, że to, że się dobrze uczy, to, że samo się kształci nie chodząc na język, to jeszcze nie jest jego szczęściem, ale też dostrzegamy wiele jego sygnałów, czujemy od niego wiele sygnałów, których wcześniej nie zauważaliśmy. To, że popłakuje, to, że jest smutne, to, że się śmieje. Zresztą u nas mają też, wydaje mi się, kulturowo większą uwagę zwracamy na te emocje o ujemnym znaku, bo śmieje się i cieszy się jak głupi do sera, więc to wszystko nas zastało. Mhm. Poczekaj, Zosiu, ja jeszcze dodam jeszcze jedną uwagę, bo to, co spaja komunikację często między rodziną, to jest jakieś wzajemne zaciekawienie. Coś, co się zadziało w naszym życiu. A teraz w zasadzie jest tak, że jakby dziecko albo partner chciał coś powiedzieć, to mówi, wiem przecież, no ale wtedy słyszałem, tak? Bo wszystko się dzieje w jednym miejscu. To wszystko ze sobą miesza i bardzo trudno jest wzbudzić jakiekolwiek nawet zaciekawienie tym, co się dzieje w sensie faktu. Dużo więcej się dzieje na poziomie emocji, ale o emocjach się rozmawia dużo trudniej. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz też jest taka, że kiedyś mieliśmy jakąś czy większą porcję prywatności. Wiele rzeczy mogliśmy zachować dla siebie. Teraz żyjemy w rodzinie bardziej na widoku. To, co kiedyś było moim prywatnym światem, staje się znowu poniekąd własnością. Z tego zresztą też będą wynikały, czy wynikają określone zalecenia do tego, co należy, czy jak warto teraz w tych warunkach zreorganizować, czy przeorganizować życie rodziny. Tak, no trochę już jakby, Marku, dziękuję, jakby przyszedłeś do drugiego punktu, o którym wspominałam, że jak w takim razie możemy, co możemy zrobić dla siebie, jak zorganizować przestrzeń wokół nas, żeby to nam pomogło unikać czy ograniczyć skalę napięć, które mogą nam towarzyszyć, czy też możliwych konfliktów, które mogą wynikać w rodzinie. Jak się zorganizować? Czyli nie wiem, mówiliśmy trochę ostatnio chociażby o tym, jak ważne jest stworzenie takiego nowego grafiku dnia i podziału obowiązków pomiędzy, podziału obowiązków, ale też zadań pomiędzy poszczególnych członków rodziny. To jest na pewno ważne i do tego dojdziemy, ale ja jeszcze myślę o czymś wcześniejszym, bo pierwsza rzecz jest taka, żeby zadbać o otoczenie. Znaczy, o otoczenie. Przeorganizować świat, w którym żyjemy, nawet fizyczne miejsce, tak, żeby ono dawało przynajmniej minimum tego, co jest potrzebne. Na przykład, podam jako prosty przykład, że na przykład to krzesło i to miejsce przy biurku jest twoje, w porze od do, tak? I mam swoje prywatne miejsce, prywatna przestrzeń, która jest moja. Jak jest zamknięty pokój, to znaczy, że ktoś potrzebuje prywatności, nie wchodzi. Czyli stworzenie pewnych reguł dotyczących tego funkcjonowania we wnętrzu, nie, może nawet zastanowienie się nad pewnym przemeblowaniem, które da ludziom więcej prywatności, więc to takie czysto zewnętrzne przeorganizowanie środowiska jest bardzo pomocne. Dobrze, że o tym mówisz, wiesz, bo moje doświadczenie jest takie, że łatwo oczywiście o tym mówić, taka czasem a priori, ale moje doświadczenie jest takie, że bardzo często właśnie różne napięcia czy pojawiające się małe konflikty służą właśnie dokładnie temu, żeby wychwycić tę przestrzeń i wtedy mieć taką możliwość, żeby ustalić te reguły, prawda? Bo jeżeli wcześniej ich nie było, to czasem nie wiemy, co może być tym przedmiotem kolizji. Czyli dopiero gdy pojawia się kolizja, to pojawia się też możliwość zdefiniowania nowych reguł. Czy to nie jest trochę też tak? Jest to, zwłaszcza, że zmienił się przedmiot pożądania. Bo to, co kiedyś było naturalne, nagle staje się czymś bardzo deficytowym i potrzebnym. Słyszałem ostatnio takie bardzo zabawne zdanie, które jedna nastolatka powiedziała do swojego ojca. Rozumiem, czemu zwierzęta uciekają z domu, jak są otwarte drzwi.
Piękne. Bardzo trafne. Ja tak myślę, że to, o czym powiedziałaś o tym przeformułowaniu naszego życia, naszej organizacji, zasad przede wszystkim, według których staramy się żyć na co dzień, no musi się dokonać na nowo. Ponieważ sytuacja jest nowa i to jest pytanie o nasze potrzeby. Musimy się zapytać sami siebie i każdego z nas, członków rodziny, jakie są nasze potrzeby na ten moment, na ten czas. My się nie potykamy o góry na co dzień, my się potykamy o kretowiska. To już dawno powiedział Konfucjusz. Także wydaje mi się, że trzeba się zatrzymać. Trzeba się zatrzymać i zapytać, czego ty na ten czas potrzebujesz. Oczywiście jest tak, że to wszystko ma służyć jakości naszego życia. Na jakość naszego życia składa się pewna niezależność, znaczy składa się niezależność. Jak ją w tym momencie uszanować dla każdego z członków rodziny? Na jakość naszego życia składają się relacje i związki. Co zrobić z nastolatkiem? Jak mu pomóc znaleźć te relacje i związki, kiedy jest od nich odcięte, a jego życie to przyjaciele? Jest internet, są komunikatory, to prawda, trzeba pewnie to uszanować. Musimy się sobie poprzyglądać, posłuchać, żeby usłyszeć to, na co jest dla nas, dla każdego z nas ważne w rodzinie. Znaczy bardzo był ładnie, Haniu, powiedziałaś o tych potrzebach, że w sumie jak myślę i patrzę na organizację w ostatnich tygodniach też życia naszej rodziny, to jakby dokładnie do tego doszliśmy. I czasem część rzeczy to była taka, którą od razu spróbowaliśmy zdefiniować, tak jak powiedział Marek, czyli to, że na przykład najmłodszy nasz syn nie ma komputera w swoim pokoju jeszcze. W związku z tym, no, ze względu na zdalne nauczanie, musieliśmy się zastanowić, jak sprawić, żeby pokój, w którym do tej pory był naszym pokojem biurowym, w jakich godzinach jest jego pokojem do pracy, jak zapewnić mu przestrzeń, żeby mógł pracować, odrabiać lekcje, ale z drugiej strony no bardzo szybko do tego zaczęliśmy dodawać dodatkowe elementy, jak na przykład to, żeby nie siedział tam za długo, żeby co pomiędzy lekcjami miał też, czy każdy z naszych dzieci miał jakąś przestrzeń na ruch, na wyjście, jak podzielić się obowiązkami domowymi, żeby skoro jesteśmy wszyscy razem i jest nie wiem, gotowanie, pranie, sprzątanie, też odkryliśmy, że być może jest to z jednej strony może to być okres czy obszar napięcia i konfliktu, z drugiej strony zdefiniowanie reguł i powiedzenie o tym wprost, bo też mam takie poczucie, że no, w naszej kulturze polskiej jest też taki syndrom idealnej pani domu. I że to może być dodatkowa pułapka dla w szczególności myślę, że wielu właśnie kobiet, które dodatkowo wezmą na siebie jeszcze większy ciężar utrzymywania całości domu i mamy te obserwacje, ale takiego trochę, że reszta się prosto naszych oczekiwań. Wydaje nam się, że jak powiemy, to nie będziemy już takie idealne, czyli w tej organizacji pracy domu myślę, że to też jest jakby ważne, żeby umieć też te swoje potrzeby wyrazić, ale też w taki sposób też troski o innych uczestników tej naszej rodziny. I zdecydowanie to, co mówicie, no w naszym przypadku no gdzieś obniżyło na pewno poziom jakiegoś napięcia związanego z tym chociażby, kto posprząta dom, bo ustaliliśmy taką zasadę, że w sobotę, na przykład po śniadaniu, to jest czas, kiedy sprzątamy dom i dzielimy się poszczególnymi sekcjami. Dla przykładu, czy podzieliliśmy też dni, w których poszczególne osoby czy dzieci przygotowują obiad.
Więc nie wiem, jakie są, co do tego chcielibyście dodać w zakresie właśnie definiowania tych reguł. Przywołałaś, jest takim znakomitym opisem tego, co się może dobrego dla rodziny zadać w sytuacji wyjątkowej, w sytuacji tej, w której jesteśmy. Jasne jest, że jak patrzymy na to samo, to widzimy co innego. To jest przedmiot pracy psychologa na co dzień. Ważne jest, jakie nadajemy osobiste znaczenie izolacji, jakie nadajemy znaczenie zasadom. Jeżeli było tak, że wszystko robiłyśmy, a jak teraz prosimy o pomoc, czy oczekujemy włączenia się, to my odbieramy to jako swoją słabość, a rodzina odbiera to jako obciążenie, no to będzie przyjmowała jako karę i wszystko to, co za tym idzie, będzie się pojawiało. Natomiast jest to, myślę, też znakomita okazja do ćwiczenia wzajemnych zależności, pokazywania tego, jak funkcjonujemy, skąd się bierze piach na podłodze i że szklanki nie od razu i nie zawsze są czyste. Może też nauki samodzielności, o której tyle mówimy w ostatnich latach, że nasze młode pokolenie mogłoby być troszeczkę bardziej samodzielne może włączyć się wiele obowiązków. Nam jest po to dany, żeby zacząć uczyć prostych czynności, żeby uczyć też takiego odpowiedzialności za swoje zachowania, nawet te najdrobniejsze. A dla nas matek, dla nas ojców, wydaje mi się, to jest okazja świetna do ćwiczenia. No nie jest tak, że damy polecenie, czy wyrazimy prośbę i to się spełni. Musimy pokazać i jak, i musimy czasami wielokroć pokazać. To jest ten czas. Jak mówisz, Zosiu, o regułach, to oczywiście one są niezbędne, czy takie wspólne albo ustalenie, albo zredefiniowanie istniejących reguł do tej pory, tyle tylko, że wtedy warto pamiętać o paru rzeczach. Czyli po pierwsze, żeby dzieci miały prawo wyboru, żeby one uczestniczyły w tym ustalaniu reguł, żeby one też miały poczucie, że to nie jest tak, że to jest, rodzice narzucają pewne zasady i tyle, tak? Tylko, żeby one miały poczucie, okej, jestem pytany o zdanie i przyjęte jest coś, co ja uważam za ważne dla mnie. Drugi ważny element, żeby przy tym być... Dlatego my na przykład dajemy listę, że wiesz, że są na przykład takie i takie rzeczy do zrobienia i wiesz, kto woli, no, kto się musi zrobić, prawda? Możesz też zdecydować... Ja myślę o czymś innym, oczywiście to też, ale ja myślę jeszcze o czymś takim, że nawet jak dasz taką listę, ktoś nie chce, to ważne, żebyśmy się wtedy zainteresowali, czemu nie, co takiego się dzieje, że co w tej czynności jest takiego, co wywołuje niechęć. I to jest jakby też kwestia potrzeby uruchomienia empatycznego słuchania. Czyli tu to empatyczne słuchanie, takie z chęcią zrozumienia, dowiedzenia się, czym się kierujesz, co się kryje z określonymi twoimi reakcjami, jest tutaj bardzo ważne. I trzecia rzecz, która wydaje mi się też niezwykle ważna, żeby wyjaśniać sens reguł, czyli żeby dzieci razem z dorosłymi do momentu, kiedy rozumieli, czemu te reguły służą, że one są po to i po to, mają temu, a temu służą. To są takie, wiesz, najważniejsze rzeczy z mojej perspektywy, które są potrzebne, jeżeli te wspólnie ustalone reguły mają dobrze funkcjonować, mają pomagać rodzinie. Bo w przeciwnym razie one się też wyobrażam sobie w sytuacji, w której reguły zamieniają się w ciągu dodatkowych nakazów ze strony rodziców i koniec, tak? I to jest wtedy też źródło raczej konfliktów niż przecierania dobrych relacji. Mamy taki komentarz, tak? Proszę, Haniu. Coś, na co dzieci są szczególnie uczulone i w rodzinie, i w domu, to jest sprawiedliwość. To jest to, żeby dlaczego ja, dlaczego on nie, dlaczego on mniej. Dlaczego mnie mniej kochasz, dlaczego mnie więcej karzesz? Sprawiedliwość w ustalaniu reguł, zasad, dlatego dużo trzeba o tym rozmawiać. Takie zasady, kontrakt, czy jakbyśmy to nie nazwali, ustalony obojętnie gdzie, czy w rodzinie, czy w klasie, czy na grupie, szybko, żeby tylko był, niczemu nie służy. Trzeba wysłuchać drugiej strony, trzeba wszystkich wysłuchać, o co chodzi,
co lubię, czego nie lubię, dlaczego musimy się podzielić choćby tym nieprzyjemnym. Mhm. Czyli tak, powiedzieliśmy o tej samoorganizacji, natomiast ja bym chciała wrócić jeszcze do tych emocji i do tego, co powiedziałeś, Marku, że trochę czujemy się być może czasem tak, że chcielibyśmy, żeby się otwarły drzwi, żebyśmy mogli wybiec, ale to w takim razie to oznacza, że poszukujemy jakiejś takiej przestrzeni też dla siebie, że tej samej całej reorganizacji naszego dnia też powinien się znaleźć takie nie na taką redukcję tego może skumulowanego napięcia. Jakie są wasze... Tak? Jak mówisz dla nas, to masz na myśli dorosłych i mnie, dzieci. Dla siebie, wiesz, dla każdego oddzielnie. Pojawiła taki rodzaj niepokoju, kiedy była mowa o tym wydzieleniu pokoju do prac szkolnych, bo pomyślałem sobie, że może być taka pokusa, że łatwo znajdziemy taki czas właśnie na zajęcia szkolne, tak? Dopilujemy, żebyś miał czas na szkołę. A możemy łatwo zapomnieć, że dzieci potrzebują czasu na inne rzeczy. Na ruch, na wypoczynek, na zabawę, na tysiące. I jeżeli w tym naszym planie, w tych naszych regułach pojawią się tylko reguły dotyczące nauki, a nie pojawią się reguły dotyczące innych obszarów życia, ważnego dla dziecka, tak samo dla nas, to nic z tego nie będzie. Tak, ale właśnie dlatego od razu dodałam, Marku, że zdefiniowaliśmy zasadę, żeby Kuba miał też taką przestrzeń pomiędzy zajęciami. Nie mówiłem o tym, jak wy to zrobiliście w domu. Jestem przekonany, że zrobiliście to dobrze, ale powiedziałem o takim ryzyku, które może się pojawić, nie? Że łatwo w takim codziennym życiu zaplanujemy czas szkolny, i uznamy, że wszystko jest w porządku, ale to nie będzie. Tak, wiesz co, nawet też dlatego, że rodzice są zmęczeni. My też, jak wiesz, rozmawiamy dużo ze szkołami w ramach naszych programów, które realizujemy zresztą wspólnie dla dyrektorów szkół. I też widzimy, że w tych wszystkich dyskusjach w ogóle zapomina się o tym, o czym teraz wspominałeś, że szkoła to nie jest tylko przekazywanie wiedzy. Wszyscy się skupili na przekazywaniu wiedzy. A szkoła to jest ogromna przestrzeń wartości społecznych i takich kontaktów społecznych, czyli też właśnie ruch, rozmowa, śmiech. I to wszystko zostało niezaopiekowane, więc z całą pewnością to, co mówisz, jest ważne, żeby też o tych elementach pamiętać, ale ja chciałam się odnieść szczególnie do tego, że skoro mówimy, jak, co może nam pomóc w tych napięciach, to ja chciałam was zapytać o wasze przemyślenia, jak zadbać o siebie w tym wszystkim. Ja mam takie poczucie, że im więcej pokoju we mnie, tym więcej pokoju, że jako rodzina jesteśmy pewnym systemem. Czyli jak ja jestem naładowana, to ten element mojego napięcia o naszych neuronach, one się komunikują i to napięcie przenosi się na całą rodzinę. I tutaj mamy dwa elementy w moim odczuciu. Pierwsze to takie, chciałam zapytać, czy możemy się przeprogramować trochę? Czy to jest, jak to jest trudne, żeby się tego nauczyć, że nie zawsze w każdej sytuacji nie wiem, mogę odpowiedzieć trochę inaczej? Że nie wiem, mogę się w pewnym sensie zezłościć, a mogę się roześmiać? Czy jest taka, i jak to nim zrobić, czy jak się tego uczyć. A drugie pytanie, które chciałam wam zadać, to jak można sobie pomóc, żeby to napięcie, jak czuję w sobie, w jakiś sposób zredukować w tych sytuacji, w tych warunkach, w których jesteśmy. Kiedy mówiliście o obowiązkach szkolnych, przypomniała mi się rodzina, z którą teraz jestem blisko w tym trudnym dla nich czasie, bliźniaki i dorastający syn. Tam jest taki nawał obowiązków szkolnych, że podstawową trudnością tej matki jest znalezienie czasu na pomoc i tym maluchom siedmioletnim, i temu nastolatkowi, bo szkoła prześciguje się w zadawaniu i przekazywaniu rodzicom tej roli obowiązku, odrabiania lekcji szkolnego. I
jak mówiłaś o tym, jak ta, pomyślałam sobie... Ma znaleźć czas dla siebie. Może zadbać o to, żeby być tą oazą spokoju, nie siać niepokoju, kiedy ona jest jednym wielkim niepokojem, bo nie wyrabia się w tych obowiązkach szkolnych, a jeszcze przecież ma swoje, bo zdalnie pracuje. I mnie zawsze służy porządek. I to zawsze doradzam. Uporządkuj sobie według celów, które są dla ciebie najważniejsze. I mimo, że twój syn się bardzo dobrze uczy i zawsze miał odrobione lekcje, to być może ich wszystkich po prostu nie odrobi. Nie napisze tego wypracowania o piłce, o grze w piłkę siatkową czy koszykową. Nie stanie się nic, jak tej modlitwy nauczy się za 3 dni, a jak będzie chciał, to i za tydzień zadanej. I porządek i gradacja, rangowanie celów, żeby nie zasypać się wszystkim. Czy taką danie sobie przestrzeń, żeby sobie trochę odpuścić być może wręcz. W sytuacjach, których niezbędne, ale siąść, zrobić porządek. Co jest niezbędne dla mnie, w czym muszę być pomocna moim członkom rodziny, moim dzieciom. Być może to, że jemy 3 raz tę samą pomidorówkę, czy znowu będą kluski, tylko z czym innym, to na dzisiaj musi wystarczyć. Sprawa i wyboru, po prostu porządek. To cele... strasznie trudne, ale to wiesz, mówisz trochę o tym, do czego nawiązywałam wcześniej, że czyli potwierdzasz tylko, że no mamy to zakodowane bycie tym perfekcyjnym, zwłaszcza no my kobiety, prawda? Marku, jako nie kobieta... Protestuję przeciwko dyskryminowaniu idealnych panów domu. Tak. Nie, ale tak serio, to co mówi Hania, jest niezwykle istotne. Z drugiej strony też myślę o tym, że co mówiliśmy, to podkreślałem w naszym poprzednim spotkaniu, że to jest czas, w którym musimy być dla siebie niezmiernie życzliwi, my sami dla siebie, czyli nie atakować się, nie obwiniać, dawać sobie więcej luzu, akceptować to, że różne rzeczy będą wychodziły gorzej, odpuszczać te walki, które są niekluczowe i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli to jest jakby jedna ważna rzecz. Z drugiej strony, oczywiście, jak pytałaś o zarządzanie emocjami i o to, co z tym zrobić, no to na pewno jest to kwestia tego, jakie znaczenie nadaje różnym sytuacjom, ponieważ oczywiście emocje się pojawia jakoś, ale moje potem reakcje zależą głównie od tego, jak ja temu nadam znaczenie. I teraz to, co z takich bardzo sprawdzonych, potwierdzonych twardymi badaniami rzeczy, które pozwalają nam bardzo szybko zmniejszyć poziom stresu, to jest choćby coś takiego, żeby znaleźć w każdej sytuacji, która jest, pozytywne elementy. Czyli okazuje się, że jeżeli my, nawet jeżeli sytuację wspominamy jako paskudną, okropną, złą, ale skoncentrujemy się na przypomnieniu sobie i pomyśleniu, co może było być dobrego w tej sytuacji, co mi to dało, czy czegoś się nauczyłem, coś zmieniłem perspektywę, jestem o krok mądrzejszy, to nawet jeżeli przez 1 minutę skoncentruję się na takim poszukaniu tego, co dobrego dla taka sytuacja, to okazuje się, że znacząco spada poziom ciśnienia krwi. Mm-hmm. Czyli jest to prosta, niezwykle skuteczna technika obniżenia stresu, szukanie pozytywnych elementów. Mm-hmm. To nie chodzi o to, żeby zaprzeczać rzeczywistości, ale żeby zobaczyć trochę to, o czym Hania mówiła, że są różne perspektywy. Mogę spojrzeć na to tak i to jest prawdą, ale mogę też spojrzeć z drugiej strony, to też jest prawdą. Mhm. Ale to dalej, nie jest łatwe. Taki, no tak, ale możliwe. A co jeszcze byś z swoich doświadczeń powiedział, co może pomóc zredukować to napięcie na poziomie indywidualnym? Bardzo pomaga taka technika, którą stosują choćby siły specjalne, komandosi, które oni nazywają uaktualnieniem, czyli żeby zrobić takie proste ćwiczenie, kiedy patrzę przed siebie na palec, potem stopniowo rozsuwam palce, starając się cały czas widzieć i palce, i otoczenie. Bo to chodzi o to, że zamiast takiego tunelowego widzenia, jakie mamy zazwyczaj w sytuacji trudnej, stresowej, żeby ogarnąć trochę szerszy element, trochę szerszą... I jednocześnie przenosisz uwagę, prawda? Bo to jest tak naprawdę też ćwiczenie to, że w danym momencie przenosisz uwagę na... Poszerzasz swoją perspektywę. Nagle widzisz, że nie jest tylko jeden punkt obecny, ale jest cały świat dookoła. I to jest bardzo, bardzo, nie wiem, pomocne, przydatne. A może trywialne, ale też, wiesz, no,
trywialne, bo bardzo często się o tym mówi, ktoś może zareagować tak, tak, wiem, ale jest pytanie, no ile razy udaje nam się to zastosować? Kwestia w ogóle oddychania. Absolutnie. Czy tutaj podzielilibyście się czymś, jakąś prostą techniką, która też w krótkim czasie może nam pomóc? I czy coś przychodzi Wam do głowy, co mogłoby też pomóc rodzicom w pracy z dziećmi? Jeżeli widzimy, że u dzieci pojawia się też, nie wiem, napięcie, to co wtedy? Poza tym, że zawsze przytulenie zawsze dobrze, bardzo często działa. Przytulenie i kucnięcie, jeśli ma małe dziecko, żeby go nie brać na ręce, wtedy tylko kucnąć na jego poziom. Ja czasami też się wstydziłam mówić o tym oddychaniu, bo myślę sobie, no wszyscy mówią o oddychaniu. Tak. To jest takie najbardziej proste, prawda? Ale wystarczy poprosić, ja wiem, oddychanie, ale kiedy poprosimy kogoś, żeby siadł i żeby zobaczył, poczuł swój oddech, okazuje się dla wielu z nas to trudnością niesamowitą. Więc oddech, to jest pierwsza rzecz, którą możemy dobrego zrobić dla siebie. Ja bym dołożył jedną rzecz, bo oczywiście jest tak, że warto obserwować swój oddech. To sama obserwacja już uspokaja uwagę w inne. Czyli warto sobie położyć wtedy na przykład rękę na brzuchu, prawda? Bo to wtedy ułatwia też. Warto skorzystać z takich sprawdzonych technik oddychania, takich jak ten seal box, czyli bardzo prosta reguła. Czyli wdychasz. Przez 4 sekundy, czyli liczysz sekundy, wypuszczasz powietrze. Przez 4 sekundy nie robisz nic. Przez 4 sekundy wciągasz. I tak w kółko. I to jest tak, że to jest niezwykle, niezwykle skuteczna technika obniżania niepokoju, obniżania napięcia. Przy czym w miarę jak nabywasz doświadczenia, czy nabywasz pewne kompetencji, to możesz to wydłużać, liczyć nie do 4, a do 5, potem do 6, do 7 i tak dalej. Te zalecenia są, że wydłużać też wydech, prawda? Ale znaczy, żeby były te równe odcinki. 4-4-4-4, 5-5-5-5 i tak dalej. Tak, znaczy tutaj w tej technice, jeżeli ktoś jest bardziej doświadczony w oddychaniu, to one idą w taką stronę, żeby ten czas wydechu wydłużać. Więc do... Tak, ale tak jeszcze wracając do oddechu i wracając do takiego, co można w danej chwili, jak mnie ktoś pyta, mając 3 dzieci w domu, ja mówię, popatrz na nich i zobacz, czego potrzebują. Jak najpierw, bo się drą same do siebie i się jeszcze na dodatek biją, to każdemu z osobna pomóż, żeby poskakało przez chwilę, a potem niech posiedzi. I dopiero potem niech spróbuje powoli oddychać. Powiedziałam też, że jak się bardzo leją i bardzo złoszczą, żeby każde poszło do innej łazienki i włożyło ręce pod zimną wodę, okazało się, że lubią się chlapać i nie można ich było z tej wody wyciągnąć, ale zatrzymanie się, zobaczenie, co się dzieje, oddychanie, nie fokusowanie się tylko na problemie odpuszczania czasami, poszerzanie horyzontu, próbowanie wejścia, usiąść na krześle tej osoby, wejść w jego buty, zobacz, po co on to robi, co on robi, po co i dlaczego, prawda? To są takie sytuacje, które nas matki, nas ojców mogą w trudnej sytuacji nam mogą pomóc. I ja też bardzo zwracam uwagę na to, czy jak coś robisz z rodziną, to się angażujesz, bo chcesz, czy się poświęcasz, czyli musisz. Często ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, postrzegana jest jako muszę, jako poświęcam się za szkołę, poświęcam się teraz dzieciom więcej niż normalnie. No to muszę, no to we mnie to rodzi całe spektrum uczuć, które nie są dla mnie przyjemne i nie budują mnie, nie budują też sytuacji w rodzinie. Znaczy, ja
Zanim przejdziemy do następnego pytania, to ja się tylko podzielę też taką swoją sprawdzoną techniką w przypadku moich dzieci, że gdy widziałam, że są nie wiem, złe, czy towarzyszy mi jakieś napięcie, to bardzo często dawałam mi kartkę papieru i powiedziałam, no narysuj, jak jesteś zły. I bardzo często to się wiązało z tym, że po prostu bardzo nieskładnie kreślili, czy rysowali coś. Natomiast po jakimś czasie pojawiały się zupełnie jakby to napięcie, widziałam, że jak bardzo szybko przy tym potrafi opadać i po bardzo relatywnie krótkim czasie pojawiały się czasem już zupełnie inne linie niż tylko i wyłącznie takie. Wszelkie takie formy, w których zachęcasz dziecko do wyrażania emocji są pomocne. Moja córka, która ma trójkę dzieci, sześciolatka, czterolatka i małą, zupełnie roczne dziecko, pod wpływem trochę lektury, którą jej zaordynowałem, czyli Permission to Feel, zrobiła taką mapę, którą chętnie pokażę. To jest braketa, gdzie każdego dnia prosi dzieci w danym momencie, żeby zaznaczyły, czy są bardziej tu, czy bardziej tu, czy bardziej tu, czy bardziej tu. I to jest idealna, czy bardzo dobra taka metoda do tego, żeby mówić dzieckiem o emocji, żeby dziecko samo nazywało. Ktoś ma dzieci w szkole Montessori albo innych, to myślę, że bardzo dobrze zna tę metodę w wielu szkołach. Ale ponieważ nie wszyscy mają dzieci w szkole Montessori, chciałem to też pokazać jako coś, co można wykorzystać do rozmowy o emocjach. Bo tak naprawdę to niezależnie, czy ma to służyć dziecku, ma to nam dorosłym służyć. Kiedy rozmawiamy o emocjach, to już dajemy sobie ulgę. A jeśli to są emocje pozytywne, takie, które lubimy, to wzmacniamy te emocje, jeśli oni... Tak, więc jeżeli chodzi o tę redukcję, ja bym zamknęła ten temat, dodałabym też, szukać też takiej przestrzeni, nie tylko właśnie na to wyciszenie, czy wpisanie do czas dla nas, święty, nie przeszkadzamy sobie, mogę spokojnie usiąść, wypić nie wiem, herbatę, zrobić coś dla siebie miłego, ale żeby też szukać takiego sposobu. Ja mówiłam też o tym, żeby na przykład, nie wiem, wpisać sobie to w kalendarz, gdy zaczynam dzień, gdy jeszcze dom się budzi. Marek mówił o jeszcze prostszych metodach, takich, że idę zrobić herbatę, gdy woda się gotuje, to w tym czasie robię 10 przysiadów, czy gdy myjemy zęby. Z Kubą też mamy taką regułę, że pomiędzy lekcjami robimy ileś właśnie razem, nie wiem, przysiadów, czy gonimy się przez moment. Więc ja myślę, że to jest też taki ważny element ruchu. No i też mówiłaś trochę o krzyczeniu, prawda, że wiele razy, nie wiem, słyszeliśmy taką też metodę, że idziemy gdzieś pod wiadukt i mocno krzyczymy. No dzisiaj właśnie trochę musimy szukać innych przestrzeni, mamy problem trochę, żeby mieć taki swój wiadukt, po którym jak pociąg przejeżdża, możemy po prostu się też wykrzyczeć i to napięcie rozładować. A ja chciałabym jeszcze przejść do języka. Jak ważny jest w tej sytuacji język? I chciałabym, żebyśmy przez ten czas, który nam został, powiedzieć chociażby o tych najprostszych metodach, czy najprostszym rozróżnieniu języka ja i ty. Dzisiaj to się nam kilka razy pojawiało już i ty Hania też przytaczałaś te przykłady, że bardzo często w takiej sytuacji jak od razu przechodzimy do takiego języka, nie, ty zawsze, ty nigdy. Jak tutaj, czym podzielilibyście się ze swojej perspektywy, jak uczyć się takiego języka i czym różni się język ja i ty? Ponieważ ja jestem trochę krnąbrną osobą, to jednak... Tak, to wiem. Taki coś... teraz jesteś doświetlony, jesteś teraz, światło zmienić, na ciebie tak pięknie pada. Dlatego, że choćbyśmy nie wiem, co robili, i tak te napięcia będą. I teraz pytanie jest, jeżeli mamy przygotować się w ogóle do rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji, to ważne, żebyśmy weszli w przygotowanie tej sytuacji z trochę
zmienionym stanem, a nie na fali irytacji, złości. Tak, ale tu jesteśmy jeszcze troszkę teraz... krok wcześniej, wiesz, Marku, przepraszam, przerywam, bo za chwilę powiemy, jak jesteśmy w tej sytuacji, natomiast ja mówię trochę krok wcześniej, jak możemy być bardziej uważni na język, żeby dodatkowo nie dolewać tej przysłowiowej oliwy do ognia. Ale tak długo, dopóki nie zmienimy trochę swojego nastawienia, perspektywy, mamy niewielki wpływ na to, jakiego języka będziemy używali. Bo on będzie możliwy, czy nasza refleksja będzie możliwa wtedy, jeżeli będziemy byli w lepszym nastroju. Więc na przykład z mojej perspektywy to, co bardzo, bardzo pomaga w takiej sytuacji, choćby wzięcie takiego, jeżeli to sytuacja dotyczy dziecka albo partnera, żeby wziąć sobie jakieś zdjęcie dziecka, takie, które wzbudza nas dobre uczucie, które, nie wiem, było jej uśmiech, albo zdjęcie partnera z jakiejś dobrej sytuacji, przez chwilę popatrzeć na to zdjęcie, poprzypominać, że to jest ta osoba. To nie jest tylko ta osoba, którą chcę w tej chwili zabić, ale to jest ktoś, do kogo mam głębokie, fajne, miłe uczucie, żeby przywrócić trochę taki bardziej pozytywny stan emocjonalny. I wtedy w takim bardziej pozytywnym stanie emocjonalnym, również z gotowością do empatycznego rozumienia i słuchania, jesteśmy w stanie zacząć myśleć o tym, jakich słów dobierać i jakim językiem mówić. I to jest wtedy rzeczywiście, dochodzimy do tej ważnej kwestii generalizacji języka ja, języka ty, możemy o tym też porozmawiać. Tak, no fajnie, że to powiedziałaś, ja się ze swojej perspektywy mogę też podzielić, że powołuję się na taki właśnie przykład tego, żeby stworzyć taki obraz ze swojej bliskiej osoby, zapytać się, no za co tak naprawdę tę osobę nie pokochałem, dlaczego z nią w ogóle jestem. Albo też mam taką technikę klamki, że gdy przychodzę do drugiego pokoju, wiem, że ktoś za tymi drzwiami jest, to że na chwilę na tej klamce mam taki syndrom zatrzymania się nawet na parę sekund i pomyślenia, co mam teraz w głowie, jakie myśli mi towarzyszą, z jakimi emocjami wchodzę do tego pokoju i czy rzeczywiście z tymi emocjami chcę przez te drzwi przejść. Ile towarzyszy mi właśnie złości, miłości, co chcę tym wszystkim nim osiągnąć. Czyli ja to nazywam taką jakby techniką zatrzymania na klamce. Mhm. A ja z kolei pytam, czy ta osoba jest dla ciebie tylko tymi butami na środku przedpokoju? Co jeszcze w niej widzisz? I to pozwala sprzytomnieć. No tak, to mnie wkurzyło, to mnie zirytowało. O to się dzisiaj wściekłam, bo mówiłam 100 razy, ale to nie tylko przecież buty to ta osoba, prawda? Mhm. A język ja, w ogóle komunikacja. Ja myślę, że przecież od tylu lat mówimy o komunikacji, o jej wartości dla naszego życia, o tym, jak ona jest ważna każdego dnia, a szczególnie w sytuacjach trudnych. I przypomniał mi się teraz taki uczeń, który kiedyś do mnie przyszedł i mówi, proszę pani, słowa asertywność do mnie proszę nie mówić. Ja mówię, coś się takiego stało, że nie chcesz tak być asertywny. Mówi, proszę pani, z pedagog na 3 wychowawczych pisaliśmy o asertywności. Więc ja też mam trochę takie wrażenie, że my mamy w jednej części nas wiedzę o komunikacji, a na co dzień posługujemy się skrótami. Wtedy, kiedy jest trudno, trzeba się znowu zatrzymać i trzeba sobie przypomnieć, do jakich typowych błędów poznawczych najczęściej uciekam. Z czym mi najtrudniej? Dlaczego wiem, że parafraza jest, a jej nie wykorzystuję? Dlaczego? Aniu, przepraszam bardzo, ale myślę, że dla wielu ludzi typowe błędy poznawcze to jest nic nie mówiące. Masz rację. Tak, czyli dlaczego. Przepraszam za ten skrót. Czyli dlaczego mam taką łatwość w ucieczce do tego, żeby postrzegać w sytuację czarno-białą lub generalizować? Czyjej zachowania. O to chciałam powiedzieć. Mhm. I wtedy tak, ten język, warto sobie przypomnieć, chwila, jest język ja.
ja mogę w bezpieczny sposób. To nic, że trochę sztuczny, bo my jesteśmy przyzwyczajeni często do tego języka, jak się nim posługujemy. Dla wielu osób jest on sztuczny. Ale być może mi pomoże, jeśli to, co robiłam... To podajcie kilka przykładów. Powiedzmy, wiesz, jakby typowe sytuacje w domu, typu ty, nie wiem, nigdy nie pomagasz mi w kuchni, albo ty nigdy nie sprzątasz po sobie, zawsze masz bałagan. I rozumiem, że to jest komunikat ty. To jest komunikat ty. Jak pomoglibyśmy, jak przedefiniowalibyście te wypowiedzi, żeby one budziły no, mniejsze emocje po drugiej stronie? Bo taki komunikat w naturalny sposób, jak słyszymy go, naturalnie od razu stawia nas w sytuacji konieczności obrony albo ataku, prawda? Bezpieczne dla odbiorcy jest to, jeśli ja mówię o swoich uczuciach. To co ja wtedy czuję? Czuję złość, kiedy widzę cztery szklanki na twoim biurku i wszystkie są brudne. Czyli czuję, kiedy ty. Potem mówię, dlaczego? Ponieważ nie mam się w czym napić herbaty. Chciałabym, i to jest ostatni element tego komunikatu, żebyś teraz te cztery szklanki wziął, zaniósł do zlewu i opłukał i wstawił do zmywarki. Na przykład. Ja bym spojrzał na to też jeszcze z trochę innej perspektywy, bo kluczowe są tutaj właściwie, żeby w każdej tej sytuacji zadać sobie takie pytanie, na czym mi zależy i co ja chcę uzyskać, co chcę osiągnąć tym komunikatem. Bo na przykład jeżeli powiem, kurczę, znowu ty bałaganiarzu, na twoim biurku zawsze jest syf, tak? To co ja tak naprawdę mogę uzyskać przez ten komunikat? Niewiele, irytację, złość, trochę tak, rozładowanie swoich... Ty trochę mówisz o tym moim co klamkę. To prawda? Zanim nacisnę na tą klamkę, zastanawiam się, z czym chcę wejść i co osiągnę. Co ja chcę uzyskać, co jest moim celem. I drugie pytanie, czy to, co chcę powiedzieć, służy temu celowi, czy nie? A jeżeli nie, to co lepiej służyłoby temu celowi? Tak jak Ania, zależy mi na tym, żeby się napić czystej szklanki. No to mówienie o tym, że jesteś bałaganiarzem, nie pomoże, nie doprowadzi do tego celu. Powiedzenie, że słuchaj, potrzebuję w tej chwili czystą szklankę, to jest dla mnie ważne, a na twoim biurku stoją cztery, chciałbym, żebyś zrobił to i to, to doprowadzi bardziej do celu, jeżeli to jest moim celem. Jeżeli moim celem jest, nie wiem, porozmawianie o... Bo tutaj może być wiele. Moim celem może być, nie wiem, porozmawianie o sposobie, co należy, co jest naszą wspólną, jest mnóstwo sposobów. Ale jak mówię, te dwa... Co jest moim celem i czy to, co robię, zadać między jednym a drugim pytaniem, pytanie, czy ten cel jest realistyczny. Chcę, żebym ja to uzyskał. Jak jest realistyczny, to co najlepiej będzie zrobić. I wreszcie ostatnia rzecz, która pewnie jest ważna, to żeby jak myślę na tym, co komuś powiedzieć, to zadać sobie pytanie, czy to, co mówię, pomoże, pokazuje, że traktuje tą osobę z godnością, okazuje jej szacunek i że ja sam pokazuję szacunek sobie. Ja bym jeszcze, tak, ja bym jeszcze dodała, Marku, do tego też taką refleksję. Wiesz, jakby z perspektywy już tego, czy uzyskamy coś, czy nie uzyskamy, żeby sobie też zadać może takie pytanie, jak do tej pory w tej sytuacji reagowałem, bo najczęściej to jest tak, że te sytuacje się nam powtarzają, czyli ten element bałaganu, brudnych szklanek, braku pomocy, powtarzają nam się i żeby wtedy też zobaczyć, czy strategia, którą przyjęliśmy do tej pory komunikacji, przyniosła nam to, co mówisz, ten spodziewany efekt. Bo jeżeli to znaczy, że no, nie sztuką jest jakby powtarzać czasem te same nie wiem, błędy i oczekiwać, czy te same komunikaty i oczekiwać innej reakcji kogoś innego, że może to powinno nam też dać do myślenia, że jeżeli chcielibyśmy tym razem uzyskać inny efekt, to może warto coś powiedzieć jednak inaczej. Tak, warto też się do tych zasad odwoływać, redefiniować kontrakt, pytać, dlaczego nam z tym
trudno się wyrobić. Rozmawiać. Słuchajcie, bo my też dzisiaj chciałam też podkreślić to, że rozmawiamy o takiej sytuacji napięć. Wiemy i czytamy w prasie, że w wielu rodzinach może być bardzo trudno. I ja wiem, że ta nasza dzisiejsza rozmowa, i chciałam o tym powiedzieć, ona będzie jakby być może nie zawsze adekwatna do każdej sytuacji, bo i tu może Ciebie, Haniu, chciałabym prosić o komentarz, że co w sytuacjach, w których koronawirus zastał nas już w sytuacji pewnego konfliktu w rodzinie? Tak, a przecież tak jest. Myślę, że to nie jest dobry czas na to, żeby podejmować ostateczne decyzje. Jak w wielu sytuacjach zamrożenie stanu nam szkodzi, tak zamrożenie stanu i próba przetrwania na minimum kosztów tej wyjątkowej sytuacji może tej rodzinie pomóc później kontynuować to, w czym była do tej pory. Może jej też pomóc zobaczyć siebie w innym świetle, odkryć coś nowego, a iść po swoim i nie forsować rozwiązania ostatecznego konfliktu, które były ostre i nabrzmiałe. Nie mówimy tutaj o rodzinach przemocowych, które wymagają specjalnego toku postępowania i pomocy w tej sytuacji. Mówimy o innych rodzinach, o tych, które były w stanie konfliktu, kryzysu. To które być może potrzebują wsparcia też zewnętrznego w takiej sytuacji, chociażby mediatora czy psychologa rodzinnego. Oczywiście różne ośrodki pomocowe online. I na ten czas przetrwania można się tym wspomagać. Myślę, że w takiej sytuacji, jak mówię, nieuniknionych konfliktów napięć, dobrze jest, jeżeli nie mamy takiej instytucji, stworzyć taką instytucję spotkania rodzinnego, która, jeżeli zrobimy takie, czy wprowadzimy taką regułę, że w trudnych sytuacjach ktoś zwołuje spotkanie rodzinne, i że to spotkanie rodzinne kieruje się pewnymi regułami, czyli jesteśmy empatyczni, możemy powiedzieć, słuchaj, rozumiem, że to może być wkurzające, tak jak dla mojego syna. Wiem, że to jest wkurzające, że od 2 tygodni czy 3 nie możesz spać u swoich kolegów, co lubiłeś. To jest irytujące, mam świadomość, że to jest przykre, tak? Czyli być empatyczną osobą, ale też potem, żeby porozmawiać, mając na uwadze konkretne sytuacje, i dając przestrzeń każdej osobie z rodziny, tak, żeby każda z tych osób mogła wiedzieć, że jej zdanie jest ważne, że jest usłyszane. Wtedy porozmawiać o tym, co się dzieje, wyjaśnić, czego oczekujemy, zaplanować wspólnie coś. Ta instytucja może bardzo pomóc w takim łagodzeniu napięć i paradoksalnie może być bardzo rozwojowa, ponieważ dzieci, które przejdą przez taką szkołę, będą miały w przyszłości pewnie też lepiej rozwiązywać konflikty, napięcia niż wcześniej. Mhm. Hania, co z Twojej perspektywy mediatora dodałabyś do sytuacji, w której już znajdujemy się właśnie w tej sytuacji napięcia, konfliktu? Gdy rozmawiałyśmy kilka dni temu, powiedziałaś chociażby o tym, jak ważne jest, żeby nawet sposób, w jaki, nie wiem, stoimy czy siedzimy. Ja to jest takie pierwsze zadanie, które czasami często proszę, żeby para wykonała, to żeby siadła. I jeśli mają się kłócić, to niech spróbują to robić na siedząco. Ja często im nawet zadaję takie kłótnie, żeby nie wychodzili z tego, co dobrze znają, za łatwo. I żeby spróbowali przejąć kontrolę nad tym, co mówią do siebie poprzez zadanie kłótni. Słowa, one wtedy dostają takiego większego refleksu, bardziej słuchamy sami siebie i tego, co mówimy. Ale w takich sytuacji konfliktu i izolacji myślę, że też warto zwrócić uwagę, że to, co dominuje w wielu trudnych sytuacjach, to lęk.
który ogranicza dostęp do naszych zasobów, do takiego przytomnego myślenia, do przytomnego znajdywania rozwiązywań w danej sytuacji. Więc taki kontakt z emocjami i zdanie sobie sprawy, co uruchamia moje co uruchamia moje działania, jak moje reakcje gwałtowne, jest kluczowe, bo one często idą z lęku. I konflikt wymaga znowu zasad. Umówmy się... Że służy też czasem temu, tak jak powiedziałam, że gdy się coś wybucha, no to też jest to szansa na to, żeby zdefiniować te zasady. Dobrze, jeśli on jest w jakichś ramach. Nawet jak ciasno jesteśmy ciągle ze sobą, będzie nam trudno. Piszmy do siebie karteczki, sklerotki i naklejajmy je na tablicę korkową, jeśli nie chcemy wybuchnąć. Potem przyjdź drugi raz, przeczytaj, sprawdź, czy jeszcze raz chcesz to głośno powiedzieć. To minimalizuje i pomaga czasami, jeśli trudno się ludziom rozmawia, choćby takie właśnie karteczki, sklerotki, pisane, posyłane liściki. Mhm. Ja też lubię taką technikę, wiesz, jakby przy parach, że jakby warto rozmawiać. Też mam takie doświadczenie, że czasem po prostu no, nie mówimy, nie wyrażamy tych naszych potrzeb, oczekiwań, kumulujemy w sobie, że ktoś się powinien, nie wiem, domyślić. Coraz bardziej czujemy się czasem właśnie, że ten element takiego poświęcenia. I ja bardzo lubię też taką technikę, w której rozmawiamy plecami. Nie wiem, czy też jakby znacie, jakie macie doświadczenia, że para, czy osoby siadają, dotykają się plecami i wbrew pozorom no, fajnie się rozmawia, jeżeli patrzymy w oczy, ale okazuje się, że czasem o wiele trudnych sprawach łatwiej nam jest porozmawiać, gdy się czujemy, ale trochę się nie widzimy. To lepiej idzie parom w gabinecie, bo one wiedzą, że są w zadaniu, niż w domu, bo to takie głupie i sztuczne. Więc myślę, że trzeba pewnego treningu takiego osobistego, żeby pewne techniki przyjmować. I ja na przykład, jak mówiłaś o tym, że rozładowanie napięcia, to idziemy gdzieś się wykrzyczymy, to ktoś się puka w głowę i mówi, no co ona, krzyczyć mi każe, jakaś wariatka jestem, czy co? Więc ja mówię, dobra, nie krzycz, siądź, obierz 3 kilo kartofli. Efekt. I to ma podobny efekt, tak. I zrób placków. Słuchajcie, powoli musimy, ponieważ, tak, kończy nam się czas. Tak, ja powoli będę musiał kończyć też, to chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, może niepopularną, ale w sytuacji konfliktu, co bardzo pomaga, to zadać sobie pytanie, co po mojej stronie jest wkładem w ten konflikt? Czy jest coś takiego, co może ja też robię, co sprawia, że ta druga strona reaguje tak inaczej? Czy jest coś takiego, czego ja być może nie robię? Czyli wzięcie trochę odpowiedzialności również za swoją część w konflikcie jest czymś niezwykle otwierającym na dialog, bo zauważcie, że w sytuacji, kiedy chcemy zamienić rozwiązanie konfliktu w sąd nad kimś i właściwie jednostronnie obwiniamy go za wszystko złe, to szansa na porozumienie jest zerowa. Więc ten moment takiej refleksji, powiedzmy, słuchaj, być może, przepraszam cię z całego serca, bo być może ja, no nie wiem, nie odpowiedziałem tobie tak, jak oczekiwałeś wtedy. Byłem zajęty, miałem inne myśli. Albo słuchaj, być może rzeczywiście trochę tak zbyłem cię w tym momencie, przepraszam za to. I dopiero wtedy powiedzieć o tym, co jest przedmiotem konfliktu i porozmawiać o tym, czego bym chciał, czego bym oczekiwał. No, masz rację, bardzo często w takich sytuacjach kierujemy ten palec w czyjąś stronę, prawda, że to generalnie to ktoś nas irytuje, ktoś doprowadza, czegoś nie robi i tak dalej, że rzeczywiście dużo rzadziej, czy mamy taką tendencję do tego, że nie zawsze bierzemy tę odpowiedzialność też częściowo. Jest taka reguła 10%, to przy okazji Trójkąta Demokratycznego, gdzie mówi się, że wiesz to albo nie, ale co najmniej 10% tego, co się dzieje, jest po twojej stronie, czyli ty jesteś za to odpowiedzialny. Co najmniej 10% tego, co ty mówisz, nie jest prawdą, wcale tak nie myślisz. I co najmniej 10%, co druga osoba myśli, jest prawdą.
I jeżeli mam to w głowie i spróbuję, balansując tym, dotrzeć do tego, zrozumieć, usłyszeć tą prawdę, która jest po tamtej stronie i zobaczyć swoją odpowiedzialność, to jest dużo łatwiej konflikt rozwiązać. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, czy Wania będzie chciała coś dodać. My tutaj mamy taki komentarz z Facebooka, że dzisiaj jest dom czymś pomiędzy schronem a schronieniem. Tak, tak, bardzo, bardzo tak, ładne zdanie. Bardzo, bardzo ładne sformułowanie. Haniu, jakieś ostatnie słowo od Ciebie i żegnamy się. Nie chcę mówić, warto rozmawiać, bo to ma złe konotacje, ale jednak zawsze zachęcam do tego, żebyśmy rozmawiali ze sobą. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze Wam dobrego czasu na majówce i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.